Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam na coś troszkę w kategorii kosmetycznej, troszkę w kategorii minimalistycznej, coś po środku i pokażę Wam, opowiem o tym, jak nie tonąć we własnych kosmetykach, czy to do makijażu, czy do pielęgnacji. Więc dziś powiem Wam o paru trikach, może prostych, może dla których niekoniecznie takich oczywistych, ale o takich, które naprawdę są łatwe do wdrożenia do życia i mogą poprawić Waszą przestrzeń, Waszą organizację i nawet pielęgnację. Pierwszym, chyba najprostszym narzędziem do wyeliminowania kosmetyków, których nie będziemy już używać, to po pierwsze, takie dość oczywiste, ale wiem, że w niektórych przypadkach dalej to się dzieje, wyrzućcie puste opakowania. Naprawdę, uwierzcie mi, że w wielu domach nie wyrzuca się opakowań. One dalej zalegają na półkach, na wannach czy pod prysznicem. Wyrzućcie je. I po drugie, sprawdźcie daty ważności. Ja nie jestem może aż tak bardzo takim dużym freakiem, jeśli chodzi o sprawdzanie dat, ale jeśli coś jest przeterminowane, szczególnie kremy, coś co nakładamy na twarz, jakaś pielęgnacja, jeśli jest przeterminowana, nie wiem, parę dni albo no nawet miesiąc, to nie popadajmy też w skrajność i nie wyrzucajmy czegoś, co nie zmieniło swojej konsystencji, nie pachnie inaczej, tak samo działa na skórę. No z tym bym jednak uważała, bo możemy wyrzucić coś dobrego i zmarnować po prostu swoje pieniądze, ale jeśli coś jest przeterminowane rok, albo dwa, albo i więcej, to wyrzućmy. I coś, co się łączy z poprzednią poradą, to jest to, żeby wybrać produkty, które już prawie się wykończyło, które dalej są dobre i nie szkodzą Wam, i wykończyć je, zdenkować, wyrzucić opakowania i odgracić swoją łazienkę czy pokój. Przy czym zostaną Wam produkty, które jeszcze, może które zaczęłyście, albo często robimy tak, że kończy nam się jakiś produkt, dajmy na to odżywka do włosów. I kupujemy, i tak ją lubimy, że kupujemy zapas, drugą, taką samą, i zaczynamy ją, nie kończąc tamtej, więc potem mamy dwie rozpoczęte i nie wiemy nawet, która była starsza, więc wykończcie to, co troszeczkę Wam tylko zostało w opakowaniu i wyrzućcie. I kolejna sprawa, może taka trochę kontrowersyjna dla niektórych, bo wiadomo, nie lubimy oddawać, nie lubimy wyrzucać rzeczy, bo mamy poczucie, że wyrzucamy pieniądze w błoto i po części tak jest, ale jeśli wiemy, że jakiegoś kosmetyku przez jego formułę, przez zapach, może jeśli chodzi o perfumy, kolor, jeśli chodzi o kolorówkę, przez te czynniki nie używamy ich i wiemy, że nie będziemy używać, to oddajmy je komuś. Dlaczego mają leżeć u nas na szafce rok, dwa lata, aż się przeterminują, gdzie wiemy, że nie będziemy ich używać, bo w jakim stopniu, pod jakim względem nam nie pasują. I według mnie to nie jest, to jest bardziej marnowanie pieniędzy jest wtedy, gdy ten produkt przeczeka te dwa lata przydatności, a po czym wyrzucimy je. A jeśli oddamy komuś innemu, na przykład komuś, kto, dajmy na to, tego potrzebuje, nie ma pieniędzy, żeby to sobie kupić, albo po prostu zadowoliłybyśmy taką osobę z takiego prezentu, byłaby szczęśliwa dostając taki produkt, dlaczego nie sprawić komuś radości i przekazać komuś produkt, którego i tak byśmy nie zużyły i tak by się zmarnował. Teraz powiem o czymś, co nie dla każdego jest bardzo istotne, dla mnie jest. Jest to wyrzucenie lub oddanie komuś, ale z tym nie wiem, czy ktoś by przyjął takie rzeczy. Wyrzucić produkty, których opakowania są zniszczone. Dajmy na to dużo kolorówki, na przykład
o bardzo niskiej cenie, nie wszystkie, ale na przykład, tak jak już wspominałam Wam w poprzednich filmikach, opakowania Wet n Wild są tragiczne, nie trzymają się, rozwalają bardzo, bardzo szybko i są bardzo źle zrobione. Takie produkty są bardzo dobre i jeśli ktoś nie ma pieniążków, nie stać go na jakieś droższe kosmetyki, to Wet n Wild jest super firmą, naprawdę ma świetne kosmetyki. Ale jeśli ja wiem, że mam inne kosmetyki, droższe lub wiem, że mogę sobie na nie pozwolić i chciałabym przeznaczyć troszkę pieniążków na nie, nie lubię używać produktów, których wieczko na przykład jest rozwalone, produktów, które są pokruszone. Wiem, że dużo osób tak robi i to im nie przeszkadza i super, i w takim razie ten podpunkt nie jest dla tych osób. Nie rób zapasów, o tym już mówiłam na pewno i będę o tym jeszcze dużo, dużo razy mówić. Będę się rozgadywać, ale powiem parę słów o tym, bo to jest naprawdę ważne, żeby nie robić tysiąca zapasów szamponów, odżywek, żeli pod prysznic, bo z tym chyba mamy największy problem, tylko zużywać to, co mamy, chyba że nam się nie spisze, prawda? Jeśli nas coś zapycha albo przez jakiś żel pod prysznic nas bardzo swędzi skóra, to proste jest, że nie będziemy go używać, ale oddajmy go komuś innemu, może im się sprawdzi, może my mamy za bardzo wrażliwą skórę i dla nas tylko się nie spisuje, a komuś się spisze. A jeśli jest go mało, albo po prostu jest za bardzo brzydkie już opakowanie i nikt nie będzie go chciał, no to wyrzućmy je. Nie kupujmy tysiąca nowych, bo są promocje, bo nie wiem, coś tam, bo nam się podoba, boimy się, że to wycofają. I jeśli wycofają, to znajdziemy inny produkt odpowiedni, jego odpowiednik, na pewno. Bo jest tyle firm, tyle marek, tyle produktów w dzisiejszych czasach, że nie jest ciężko zastąpić jakiś produkt innym. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest to, żeby zrobić swój tak jakby inwentarz. Ja tak zrobiłam niedawno, jeśli chodzi o kolorówkę i bardzo się z tego powodu cieszę. Spisałam sobie wszystkie rzeczy na kartce, które posiadam z kolorówki. I wypisałam też daty przydatności, kiedy ten produkt się przeterminuje i napisałam te daty na niebiesko, na czerwono lub na pomarańczowo. Na niebiesko zapisałam daty produktów, które jeszcze bardzo długo mi będą służyły, na czerwono, które już się przeterminowały, ale w jakimś tam przez coś chcę je dokończyć, chociaż troszeczkę jeszcze użyć, bo na przykład nie są aż tak długo przeterminowane, żeby je wyrzucić. Nie zmieniły konsystencji, zapachu i tak dalej i są dobre po prostu. A na pomarańczowo zaznaczyłam daty tych produktów, których data przydatności jeszcze się nie skończyła, ale jest bardzo blisko, więc mam taki sygnał w głowie, że malując się, żeby sięgać po prostu po te produkty i wykończyć je zanim ta data przydatności minie i nie zmarnować moich pieniędzy. Ostatnim podpunktem jest to, żeby dobierać kosmetyki pod swoje potrzeby. Często tak robimy, ja też robiłam, teraz już staram się to kontrolować, że kupujemy produkty, szczególnie makijaż, których nie będziemy używać. I dobrze o tym wiemy, ale na kimś nam się podoba, więc to sobie kupujemy. Czy to nawet mogą być ciuchy, to niekoniecznie są kosmetyki. Ale jeśli wiemy, że jakaś fioletowa szminka, mówię na swoim przykładzie, Wam nie pasuje, nie czujecie się w niej dobrze, nie czujecie się w takich mocnych, odważnych kolorach dobrze i czujecie się z tym źle po prostu wychodząc na ulicę, to nie kupujcie fioletowych szminek. Nie ma sensu kupować czegoś, na przykład niedostosowanego do naszego typu skóry, żeby potem tego nie używać, wyrzucić czy oddać i zmarnować swoje pieniądze. A często pod wpływem reklam, pod wpływem właśnie YouTube'a popełniamy ten błąd, że jakiś produkt bardzo nam się podoba na kimś, bo ta osoba jest ładna, ma inny kolor włosów, inny typ skóry, inną figurę nawet.
i na tej osobie nam się podoba i mamy nadzieję, że na nas też będzie tak ładnie wyglądać jak na tej osobie i kupujemy tą rzecz, a potem ona leży i się marnuje. Mam nadzieję, że któraś z tych rad, może nawet wszystkie, może parę, Wam troszkę pomoże, troszkę Was zainspiruje do porządków. Gwarantuję Wam to, że jeśli odgracicie swoją przestrzeń, swoje życie, to poczujecie się lepiej, nie będziecie miały takiego bałaganu, bo wcale nie trzeba sprzątać codziennie godzinami, żeby mieć porządek w pokoju, więc dajcie znać, czy któryś z tych sposobów Wam się spodobał i czy wprowadzicie go w swoje życie. I jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmików, zostawiajcie subskrypcję, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i na razie żegnam się z Wami, życzę miłego dnia, do następnego, pa!